Alicja Baran przyszła na świat 22 maja 1978 roku w Miliczu, niewielkiej miejscowości w województwie wielkopolskim. Wraz z rodzicami mieszkała w Trzebnicy na Dolnym Śląsku, uczęszczając do liceum ekonomicznego we Wrocławiu. Bardzo lubiła obcować z naturą. Uważała, że wszystko, co istnieje w przyrodzie, zasługuje na szacunek i ma prawo istnieć. Najbardziej podziwiała wieloryby i morskie stworzenia. Interesowała się fotografią, marzyła o nurkowaniu i uwiecznianiu na zdjęciach podwodnych zwierząt. Była radosną i mądrą dziewczyną, która nie sprawiała kłopotów wychowawczych i nie miała wrogów. Warto zaznaczyć, że była bardzo ufna i nikogo nie podejrzewała o złe zamiary. Nic więc nie wskazywało na to, że sierpień 1997 roku okaże się ostatnim miesiącem jej życia. Koniec lipca nastolatka spędziła w Wielkiej Brytanii u swojej starszej siostry Katarzyny. Kobieta była wówczas świeżo upieczoną absolwentką filologii angielskiej. Przebywała poza ojczyzną, aby trenować swoje umiejętności językowe i nabrać większej pewności siebie podczas rozmów. Siostry wykorzystały dwutygodniowy pobyt Alicji na zwiedzanie oraz odpoczynek po zakończonym roku szkolnym. Były szczęśliwe, że mogą z sobą spędzić trochę czasu. Po powrocie do rodzinnego miasta, 19-latka poinformowała rodziców, że wraz ze swoją przyjaciółką Beatą planują wypoczynek nad morzem. Wybór nastolatek padł na Webę. Miejscowość, cieszącą się popularnością m.in. dzięki czystym plażom, urokliwym uliczkom, a także dużej ilości noclegów, również dla turystów z mniej zasobnym portfelem. 11 sierpnia 1997 roku dziewczyny zameldowały się w prywatnej kwaterze znajdującej się na ulicy Sosnowej 5. W pełni wykorzystały upalne dni. Dużo zwiedzały, spacerowały i wypoczywały na pobliskich plażach. Dwa dni później, w środę, 13 sierpnia, Alicja wróciła do rodzinnych stron, ponieważ nazajutrz wraz z rodziną miała pojechać na wesele w Nienadowej, niewielkiej wsi w województwie podkarpackim. Dziewczyna jednak poinformowała Beatę, że za kilka dni dołączy do niej z powrotem. 19 sierpnia 1997 roku. Alicja z rodzicami zjawiła się na przystanku w Nienadowej. Kilka minut po godzinie 5 rano pożegnała się z nimi i wsiadła do autobusu, którym dotarła na dworzec w Przemyślu. Dwie godziny później dostrzegła nadjeżdżający pociąg relacji Przemyśl-Gdynia. To nim miała pojechać na drugi koniec Polski. Na dworcu w Gdyni nastolatka zameldowała się około godziny 17. Pośpiesznym gryfem relacji Tczew-Szczecin dotarła do Lęborka. Po godzinie 19 powinna dojechać autobusem bądź pociągiem do Łeby, gdzie czekała na nią zniecierpliwiona koleżanka. Niestety, Alicja nie wsiadła ani do pociągu, ani do autobusu i nie dotarła w zamierzone miejsce. Beata, zdziwiona jej nieobecnością, postanowiła zjawić się na miejscu, do którego miała przyjechać Alicja. Dziewczyna, po zorientowaniu się, że koleżanka nie dotarła na łebski dworzec, wróciła do wynajmowanej kwatery. Nie martwiła się zbytnio, ponieważ doszła do wniosku, że przyjaciółka mogła najzwyczajniej w świecie spóźnić się na zaplanowany transport i na pewno dotrze na miejsce, tylko że z opóźnieniem. Tak się jednak nie stało. Dwa dni później, 21 sierpnia 1997 roku, znudzona samotnym pobytem i dalszym brakiem jakiegokolwiek kontaktu z Alą, zdecydowała się uregulować rachunek za pobyt i wymeldować z kwatery. Zaraz po powrocie do domu zadzwoniła do koleżanki, aby dowiedzieć się, czemu nie dotarła nad morze. Telefonu nie odebrała Alicja, tylko jej rodzice, którzy byli w ogromnym szoku. Poinformowali przyjaciółkę córki, że dziewczyny nie ma w domu i nie mają z nią kontaktu. Byli przekonani, że Alicja jest w Łebie i w pełni korzysta z nadmorskich uroków. Po wysłuchaniu Beaty byli jednak pewni, że musiało wydarzyć się coś złego. Jeszcze w ten sam dzień zgłosili w rodzinnej Trzebnicy zaginięcie córki. Zniecierpliwieni czekaniem na jakiekolwiek informacje od policji, już dzień później zaczęli poszukiwania w Przemyślu na własną rękę. Jednak bezskutecznie. Również tamtejsza jednostka policji otrzymała zawiadomienie o tajemniczym zniknięciu 19-latki. Mijały dni, a zdesperowani rodzice odwiedzali kolejne miasta w nadziei, że ktoś rozpozna Alicję po okazanym zdjęciu i przekaże istotny trop,
który pomoże w odnalezieniu nastolatki. Zgłoszenie o zaginięciu otrzymało wiele jednostek policji. Do Polski wróciła także Kasia, aby wesprzeć rodziców i wziąć udział w poszukiwaniach ukochanej siostry. Sporządzono plakaty przedstawiające rysopis dziewczyny wraz z informacjami dotyczącymi transportu, którym podróżowała, oraz numerem telefonu, pod który należy zgłosić wszelkie posiadane informacje w sprawie. Cytuję. W dniu zaginięcia miała 19 lat. Była niskiego wzrostu, miała bowiem tylko 153 cm wzrostu, oczy koloru zielonego i szczupłą sylwetkę. Dnia 19 sierpnia 1997 roku jechała pociągiem relacji Przemyśl Gdynia Łeba. Ubrana była w czarną lub seledynową bluzeczkę z krótkim rękawem, czarne spodnie, buty Adidas, białe skarpety. Miała ze sobą ortalionowy niebieski plecaczek. Pani Teresa Baran wraz z mężem Adamem osobiście rozwieszali plakaty z wizerunkiem córki na dworcach kolejowych w Przemyślu, Gdyni i Łebie. Dzięki pomocy kolejarzy plakaty pojawiły się również na trasie przejazdu pociągu, którym podróżowała Ala. Komunikaty o zaginięciu i prośby o modlitwę wyemitowano w Radiu Maryja. W jednym dniu odprawiono trzy msze święte w intencji odnalezienia Ali. Kolejne apele o pomoc opublikowano w Gazecie Wyborczej i programie telewizyjnym Ktokolwiek widział, ktokolwiek wie. Emisja miała miejsce 12 września 1997 roku. O pomoc poproszono również znanego polskiego jasnowidza, Krzysztofa Jackowskiego, który specjalizuje się głównie w sprawach zaginięć. Sporządził wizję tego, co według niego stało się z Alicją i gdzie w tym momencie jest. Osoba ta nie żyje. Została zamordowana przez mężczyznę około 40-letniego. To tak wygląda, jakby ona znała tego mężczyznę. Ten mężczyzna kojarzy mi się z człowiekiem bardzo rozmownym. Dużo rozmawiał z Alicją. Zachowywali się tak, jakby się dobrze znali. Ten mężczyzna kojarzy mi się z kimś jak wychowawca, ewentualnie opiekun. Był ubrany w koszulę, w czerwono-czarną kratę. Koszula flanelowa, spodnie wycierusy z brązowym paskiem. Czarne krótkie włosy, wąsik czarny, okulary w złotych oprawkach. Wygląda na inteligentnego. Wiek? 35-38 lat. Stało się to w okolicy miasta Reda, niedaleko jeziora. To jest poza miastem Reda. Kilka kilometrów od Redy w lesie jest jezioro. W okolicy tego leśnego jeziora. Niespełna miesiąc po tajemniczym zaginięciu Ali i bezskutecznych poszukiwaniach, 18 września 1997 roku, w godzinach popołudniowych, w kompleksie leśnym w pobliżu niewielkiej miejscowości Steknica, w odległości około 12 metrów od torów kolejowych biegnących wzdłuż trasy Lęborg-Łeba, jeden z tamtejszych grzybiarzy znalazł ludzkie zwłoki zwrócone twarzą do ziemi, będące w stanie zaawansowanego rozkładu. Na pierwszy rzut oka nie można było określić płci. Ciało było niemal rozebrane. Ofiara miała na stopach białe skarpety oraz lewy but marki Adidas. Obok znajdował się kawałek podkładu kolejowego oraz złoty łańcuszek. Wiadomość o makabrycznym znalezisku szybko dotarła do dyżurnego lęborskiej policji. Niebawem pojawiła się tam grupa policjantów i prokurator. Miejsce dokładnie sprawdzono i zabezpieczono wszystkie ważne dowody. Wcześniej gęste chaszcze sprawiały, że nikt nie mógł dostrzec zwłok z pobliskiej drogi. W okolicy nie ma zabudowanych terenów, więc nikt nie mógł nawet usłyszeć potencjalnego krzyku przerażonej dziewczyny. Ciało trafiło do zakładu medycyny sądowej, gdzie zostało poddane sekcji. Szybko okazało się, że ofiara to najprawdopodobniej zaginiona Alicja Baran z Trzebnicy. Lekarz ujawnił, że na głowie znalazł ślady zadane tępym narzędziem, które być może przyczyniły się do zgonu. Stan zwłok nie pozwalał na potwierdzenie lub zaprzeczenie, czy ofiara została zgwałcona. Niestety postępowanie dowodowe nie doprowadziło do ustalenia dokładnych przyczyn i okoliczności zgonu. Nie udało się odnaleźć ubrań dziewczyny ani należącego do niej niewielkiego, niebieskiego plecaka, z którym podróżowała. Rodzice nastolatki, po otrzymaniu tragicznych wieści i zidentyfikowaniu ciała, mimo niedowierzania o śmierci córki, zaczęli odczuwać pewien rodzaj ulgi. Beata bardzo przeżywała żałobę po stracie przyjaciółki. Na pogrzebie, który odbył się 10 stycznia 1998 roku,
odczytała napisany przez siebie wiersz o Ali. Odwiedziła miejsce, w którym znaleziono zwłoki, a także wraz ze swoją rodziną grób Ali. Przez długi czas utrzymywała telefoniczny kontakt z państwem Baran. Pod koniec sierpnia 1997 roku mężczyźni wykonujący prace porządkowe na trasie Lemborg-Weba odnaleźli elementy damskiej odzieży, kosmetyczkę i klucze. Robotnicy jednak nie zawieźli rzeczy do komisariatu policji, lecz zakopali w pobliskim kompleksie leśnym. W późniejszym czasie nie potrafili wskazać dokładnego miejsca, co oznacza, że rzeczy mogą być w tamtym miejscu do chwili obecnej. Po publikacji w programie informacyjnym zgłosił się świadek. Młody, 20-paroletni mężczyzna, który oznajmił, że rozmawiał przez krótką chwilę z zamordowaną na dworcu PKP w Lemborgu. Twierdził, że mimo braku dokładności daty, na pewno zdarzenie miało miejsce przed 22 sierpnia. W trakcie rozmowy Alicja powiedziała, że spóźniła się na pociąg do Weby, a nie chciała oczekiwać zbyt długo samotnie na dworcu, więc zapytała świadka, w jaki inny sposób może dostać się do celu podróży. Mężczyzna zasugerował, by udała się na dworzec autobusowy i widział, jak dziewczyna oddala się w tamtym kierunku. Niestety nie potwierdzono, czy rzeczywiście wsiadła do któregoś z autobusów. Mogła również zdecydować się na złapanie jakiejś okazji. Wcześniej bardzo często korzystała z tej możliwości, zwłaszcza przemierzając trasę z rodzinnej miejscowości do Wrocławia, w którym znajdowało się jej liceum. Nie bała się takich podróży. Lubiła nawiązywać znajomości, a neutralne rozmowy z obcymi przychodziły jej bez trudu. Mimo że 19-latka zdawała sobie doskonale sprawę z potencjalnych zagrożeń płynących z tego typu transportu, nigdy nie przytrafiło jej się nic niepokojącego. Tym razem również mogła wpaść na pomysł dotarcia do Łeby właśnie w ten sposób. Wystarczyło udać się na rogatki i zatrzymać okazję. Jak się później okazało, znaleźli się świadkowie, którzy potwierdzili, że widzieli dziewczynę zatrzymującą przejeżdżające samochody. Policyjna hipoteza dotycząca przebiegu ostatniej podróży Alicji sugerowała, że niepodejrzewająca niczego złego nastolatka wsiadła do zatrzymującego się samochodu i odjechała w kierunku Łeby. Po pewnym czasie kierowca zboczył z wyznaczonej trasy i wjechał do pobliskiego lasu pod pretekstem załatwienia swojej potrzeby. Po chwili brutalnie zaatakował, zerwał z niej ubrania, dotkliwie bijąc i gwałcąc przerażoną nastolatkę. Gdy niespodziewanie udało jej się wyrwać z rąk sprawcy, ten bardzo szybko ją dogonił i skatował tak, że ofiara straciła przytomność. Żeby mieć pewność, że dziewczyna nie żyje, wziął kawałek kolejowego podkładu i uderzył nim kilkukrotnie w głowę. Taka była najprawdopodobniej przyczyna zgonu. Po grudniowej emisji odcinka programu telewizyjnego 997 na policję zgłosił się anonimowy świadek, twierdząc, że słyszał rozmowę, w której nieznajomi mężczyźni chwalili się, że jeden z nich zamordował młodą dziewczynę. Wszystkie usłyszane szczegóły od razu skojarzyły mu się z niedawną sprawą Alicji Baran. Na podstawie złożonych przez niego zeznań policja stworzyła portret pamięciowy domniemanego sprawcy zabójstwa. Zdjęcie było publikowane w wielu gazetach, jednak nie udało się dotrzeć do podejrzanego. Kilka miesięcy później miało miejsce dziwne zdarzenie. Mężczyzna pochodzący z Lemborka przyjechał do nieistniejącego już hotelu w Nowym Dworze. Spędził w nim tylko jedną noc. Po wymeldowaniu gościa obsługa dostrzegła w pokoju gazetę otwartą na stronie, na której widniał tekst poświęcony sprawie Alicji Baran. Niestety mężczyzny nie udało się przesłuchać, ponieważ krótko po opuszczeniu hotelu poniósł śmierć w wyniku wypadku drogowego w okolicach Jeleniej Góry. Czy mógł mieć coś wspólnego z tajemniczym zabójstwem? Ta hipoteza wydaje się bardzo prawdopodobna, biorąc pod uwagę miejsce odnalezienia ciała. Niewykluczone, że sprawca mógł dokonać wcześniej podobnego przestępstwa bądź przestępstw. Niewykluczone również, że jest to seryjny morderca grasujący na Pomorzu. Zamieszkuje lub zamieszkiwał przez pewien okres nieopodal miejsca zdarzenia. Wiele osób wiąże tę sprawę z wcześniejszymi, do dziś niewyjaśnionymi morderstwami, które są bardzo podobne do okoliczności śmierci Alicji. 14 czerwca 1994 roku w Leźnie, dużej kaszubskiej wsi, została zamordowana 18-letnia Justyna W. Dziewczyna codziennie dojeżdżała PKS-em do Gdańska, gdzie chodziła do szkoły. We wtorek opuściła dom i udała się w stronę przystanku. Był to ostatni raz, kiedy rodzina widziała ją żywą.
Niestety, nastolatka nie dotarła na lekcję i nikt nie miał pojęcia, co mogło się stać. 3 dni później pewna kobieta zauważyła w leśnej rzece wystające z wody ludzkie kończyny. Po przyjeździe policji i identyfikacji zwłok okazało się, że jest to zaginiona Justyna. Została uduszona, a ciało było zapakowane w worek i obciążone betonowym klockiem. Nie odnaleziono rzeczy należących do dziewczyny. Późniejsze zeznania osób wykazały, że 18-latka wsiadła do nieznanego samochodu. Mimo wielu prowadzonych działań, zabójcy nie ujęto do dnia dzisiejszego. Niespełna rok później, 13 maja 1995 roku, 13-letnia Ewa M. z Sierakowic zaginęła podczas pieszej wędrówki do szkoły, która była oddalona około 500 metrów od jej domu. Dziewczynka wyszła przed godziną 8 rano i ślad się po niej urwał. Tak jak w poprzedniej sytuacji, Ewa nie dotarła na lekcję. Świadkowie zeznają, że uczennica wsiadła do tajemniczego auta. Ciężko było w to uwierzyć rodzicom, ponieważ znali córkę i wiedzieli, że nigdy nie odjechałaby z kimś nieznajomym. Ludzie zgodnie stwierdzili, że dziewczynka musiała znać oprawcę. Jej ciało znaleziono 6 dni później w lesie koło Paczewa, który znajdował się około 3 kilometrów od jej rodzinnego domu. Pani Teresa Baran przyznaje, że zawsze w trakcie przejeżdżania w pobliżu miejsca, w którym odkryto zwłoki, towarzyszą jej myśli, co przeżyła Ala i jak bardzo musiała cierpieć przed śmiercią. Pan Adam w jednym z wywiadów zwrócił się bezpośrednio do zabójcy córki. Ty będziesz ukarany. Jeśli teraz ci się upiecze tu na ziemi, to będziesz ukarany później, po swojej śmierci. Rodzice Alicji obecnie sami mieszkają w Trzebnicy, ponieważ ich starsza córka wyszła za mąż w Anglii i tam pozostała. Na ten moment nie otrzymują żadnych nowych zgłoszeń świadków, którzy mogliby posiadać jakiekolwiek cenne informacje. Jeśli więc ktoś z Państwa wie coś na temat tej sprawy, proszę zgłosić to policji. Obecnie zajmuje się nią gdańskie Archiwum X. I to tyle w dzisiejszym odcinku. Dominika Pająk opracowała ten tekst i w jej też imieniu chciałbym serdecznie podziękować bliskim Alicji za pomoc w zebraniu informacji, które zostały zawarte w tym podcaście, jak i również w oryginalnym artykule. Pozdrawiam Was gorąco, uważajcie na siebie i do usłyszenia w kolejnym odcinku na kanale Strefa Mroku.